Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Synaj, a bitwę tą będę jechał o fragi robione średnim lub lekkim czołgiem. W moim przypadku to będzie czołg średni, oczywiście niemiecki i oczywiście Pantera w wersji G na początek. No i też na początek stanę sobie na miejscówce. Na początku bitwy nie ma co szaleć, trzeba sobie nastukać fragów. Pierwszy chętny to jest M36, zatrzymany strzałem w silnik. MK pali się. Na górę jechał Tygrys E, zginął, a ja dokończę sobie w tym momencie M36. Strzelił do mnie Waffenträger. I jak na zawołanie wypchnął go Tygrys, Waffen zniszczony. Próbuję namierzyć Tygrysa. Sam dostałem strzała, na szczęście bez żadnych wielkich uszkodzeń. Artylerię chciałem wysłać na 109, ale jest cały czas w ruchu, więc szkoda w ogóle tam coś zrzucać na nią, bo i tak by odjechała i tak, a tutaj jest wychylony Tygrys H1. Pomalutku te korekty na celowaniu i w końcu Tygrys zniszczony. M50, wyjątkowo wredna sztuka, nie lubię tego pojazdu. No tak ustawiony niezbyt korzystnie, ale udało się wcisnąć mu bułę. Pokazała się 109, za nisko celowała, trafiła w ziemię. Dzięki temu przetrwałem. Czekam teraz na to, co ona zrobi. No, dostała strzała od kogoś, postawiła dym. A, no to skorzystam z tej okazji i będę chciał podjechać do punktu C, od tyłu czerwonych zajechać. A ta 109 gdzieś tutaj musi być. No właśnie. Teraz nawet jak dym zejdzie, będę miał czystą tą część mapy. Nie powinno nic do mnie strzelać, dlatego tak sobie niefrasobliwie wyjeżdżam. Korzystam z tej chwili, kiedy nikogo tu nie ma. No, dwóch się pokazało, ale podświetleń na nich nie ma. Ja dojeżdżam już od tyłu do czerwonych. Pierwszy chętny to jest M4. T26 rozwalony, na dole stoi ISU-122, też zniszczony, no i pcham się na kapa od tyłu do Pantery D i w tym momencie dostaję strzała od T34, który dojechał od strony respa i bardzo dobrze, że to zrobił, bo to było zbyt bezczelne, żeby mogło się udać. Taka lekcja pokory. Kilka fragów zrobionych, Pantera stracona, stracona szansa na robienie tych fragów. Nie ma co się przejmować za bardzo, mamy przejęte 2 punkty, bitwa idzie na wygraną. Środkowy punkt, czyli punkt B, na razie jest niczyj. No i przy punkcie C są przeciwnicy, są podświetlenia. M36 schowany za skałką, za kamieniem, ale przyjął ten strzał. Na punkcie C został tylko czerwony, nie ma tam nikogo z naszych, możliwe, że jest tych czerwonych więcej. A punkt B objeżdża pelotka, kieruje się w stronę naszego Tygrysa. Może uda się ją trafić.
No, Tygrys był szybszy. Tego fraga nie będzie, za to mam przed sobą na dystansie nasz Horna. Jest też jeszcze M4, jeśli dobrze widzę. No ale tutaj już się nie udało. Nasza PZ-ta wjeżdża na kapa, a ja dostaję strzała z boku od M41, zdaje się to było. Uciekam za skałę. Muszę to naprawić. Bez pierścienia sprawnego trudno będzie grać. Uzupełniam też załogę, a przede mną między tymi skałami jest schowany T-34, który strzela w stronę punktu A. Tam jest tylko jeden nasz gracz, mój plutonowy. Dojeżdża tam jeszcze do plutonowego niszczyciel. No i tutaj jest ten teciak. Strzał w wieżę, w poliki. Teciak zniszczony. Tutaj nikogo nie widać. Wyjadę na górkę. Zobaczę, jak wygląda sytuacja na punkcie A. Tutaj nasz się strzela z tym niszczycielem, a to jest PZ-470. Do mnie ustawiona bokiem, więc nie było problemu. Punkt B cały czas nieprzejęty. Drużynowy tam musiał zginąć. Przy punkcie C jest T-34. Trafienie krytyczne, silnik z podpaleniem, teciak teraz czeka na wyrok. Kolejny strzał, teciak rozwalony. Nasi wjechali na punkt C, a ja mam przed sobą troszkę niżej tutaj niszczyciela. To jest T-28, czyli robię zwrot i ucieczka od przodu temu niszczycielowi. Nie jestem absolutnie nic w stanie zrobić. Dostałem od niego strzał, straciłem załogantów wieży i mam uszkodzony zamek. Wracam, wjeżdżam na punkt, stawiam dym, żeby się zasłonić przed tą T28. Przejmę sobie chociaż kapa. Wyrzucam artylerię, nie spodziewam się, żebym dłużej tutaj mógł przeżyć. Jeżeli T28 do mnie dojedzie, to będzie koniec zabawy. I jeszcze raz poszedł dym. Punkt przejęty. A troszkę dalej za tą skałą jest ustawiony ciężki czołg. Jest Tygrys. Niestety dla mnie kolega zorientował się, że do niego wyjechałem. Obraca się w moją stronę. Nie ma sensu się tam teraz pchać, bo to się skończy bardzo szybko. I wiadomo jak. Szukam przestrzału na Tygrysa. Kolega się pomylił, trafił w kamień. Ja też się pomyliłem. Trafiłem w sam narożnik bez żadnych szkód na Tygrysie. Jeszcze raz pomyłka kolegi, spadły na niego bomby i Tygrysa już nie ma, a ja mam 14 bombowców do użycia. Wyjechał do mnie M4 A3 E2, bardzo szczęśliwy strzał prosto w lufę. M4 wycofuje się, teraz strzał w gąsienicę, zatrzymany, chce czy nie chce, musi się naprawiać, ja celuję w gniazdo KM-u. Zniszczona M4 i po tym strzale dostałem do użycia bombę atomową. Jest jeszcze trochę czasu. Mamy przejęte dwa punkty. Przeciwnicy jeden. Więc ten pasek nie będzie im bardzo szybko spadał. Czekam tylko na swoją kolej. No i doczekałem się. Włączam nalot. Czekam na wylot, za mną poleci jeden z przeciwników, będę miał jakąś tam osłonę, ale
Osłona jest taka z reguły w tej chwili w Artanderze, że jej nie ma. Byle teraz dolecieć nad pole bitwy i tą atomówkę zrzucić. Poszła, a ja dostałem strzała od Ostwinda. Bombowiec stracony, ale bomba chyba powinna spaść. Skoro wyleciała z bombowca, to spadła i grzybek pokazany na koniec bitwy. Są fajerwerki. A jak się okaże za chwilę, kolejny raz gajdziny nie zaliczyły tej atomówki. I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.